jednego jesteśmy pewni. Nie. Nieważne, czym zagra Profit, będzie to dobre widowisko. Czy... Proszę, skoła, nie. Skoła. Ale jest to druga najczęściej rozgrywana postać przez Gricka. Okej, okay, ale po drugiej stronie jest Jace. No i gramy komforty. Witamy was bardzo serdecznie. Czemu siedzimy wśród balonów? Wiesz, jak to jest, jak, nie wiem, coś się wydarzy i potem mija jakiś czas i się świętuje, nie? Na przykład rocznicę, albo annał, albo coś to tam, prawda? To chyba jedno i to samo w sumie. No i z racji tego, że wczoraj mieliśmy swego rodzaju przełomową sytuację, jeżeli chodzi o polską scenę i o Ultraligę, to postanowiłem, że też sobie poświętujemy. I mamy tak zwaną jednodniownicę, od kiedy Profit wygrał swoje pierwsze spotkanie w rozgrywkach Ultraligi. Pierwszy dzień minął. I to jest nasze świętowanie. Gricek nie buduje pancerza. On buduje ability power na tym malfajcie. Przynajmniej jeżeli chodzi o solo kolejkę. I wiesz co? Ma kometę i ma Dorana i zaraz będzie miał zawodników na głowie. O, zaraz Dorana to będzie żałował swojej decyzji o wyjściu z trybusza. Zamknięta ucieczka, co mogę powiedzieć. 1-3. Niesprawiedliwie. Rok na tryhardzie wjeżdża w fakt. I mamy pierwszą krew. Ale nie dla Profita, odłóż tę trąbkę. Raxo i Ulight. Świeży botlane, mogą trochę się jeszcze nie zgrać. Wielka fala creepów, która sprawi, że wyjdą dalej. No może być szansa, Syrpi z pięknym flashem, próbuje wszystko przygotować i teraz Varion. Wiele zależy od niego, pociągnie ten hack, zostaje tutaj Braum, ale Stand Behind Me wycofuje się. Dużo zainwestowane, mało zgarnięte, lecz na topie. A i tutaj jest zanurkowanie, nie wiem czy Gricek będzie w stanie to przeżyć. Czwarty poziom. A ma, dysponuje flashem, nie. Spalił go na pierwszym poziomie, jeszcze Larsen, jeszcze midlaner Rogue. To wygląda jak łatwo zgarnięte gnębienie Gricka. Więc tutaj... No, jest to faktycznie triple AP, biorąc pod uwagę build Gricka, bo drugi Amplifying Tom się tam pojawił, Michał, ale Davidsonek może być zaraz w tarapatach. Oj rany, o tak, 1-2 Davidsonek potrafi taki cuda zdziałać na Kayle, ale Ryze nie ma jak uczynić siebie nieśmiertelnym na 2 sekundy. I nawet nie klęzował tutaj, wiedział, że ilość CC, którą dysponuje przeciwnik, jest zbyt duża i nawet z błyskiem nie byłbyś w stanie z tego umknąć. Tak. Okej, dobra, widzę, że nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy ani trochę. Varius również nie twierdził, że tutaj jakakolwiek dyplomatyczna funkcja jest przydatna. Szybkie wejście na bota, teleportacja będzie zagrana ze strony Profita. Piękny szogle z kierunku Syrpiego, wciąż jednak bez eliminacji. Trąbkę odłóż Tomek, zostaw ją. Shockwave co więcej u ziemi Profita. Flash ze strony Syrpiego, Lewus po prostu się przyspiesza. To jest czyste zabójstwo dla Pakt, chociaż niekoniecznie, bo Davidsonek nawiązuje walki, której prawdopodobnie nie chciałby nawiązywać. Larsen, zobacz co zrobię z tym Ryzem. Jest Shockwave, trąbkę w tym momencie podnoś, bo Profit z asystą, Larsen z zabójstwem. 4-1 Rogue. Finn nie grał aż takimi dominującymi linie postaciami i raczej był gdzieś tam na wyspie, podczas gdy z Profitem ewidentnie ta współpraca jest duża. Nie wiem, czy chcesz się tu steleportować, Gricek, zaraz wiedzie apę, bomba od Malphite'a, tylko w kogo? W Larsena na razie obija kometę, jest ta trafiona, statystyki polepszone, ściągnięte, co więcej tutaj Larsen, próbujemy odpowiedzieć tu ofensywą, Pakt wlatuje, Gricek, ależ obrażenia tutaj w stronę Larsena, ten próbuje się wydostać, prawdopodobnie się mu uda, ale potrzeba ucieczki ze strony Rogue, muszą się wycofać. Bo chyba nie muszą nawet... tak naprawdę baitować rywala do walki. No zobaczmy, natomiast Pakt próbuje kogokolwiek wyłapać, lecz obraca się Larsen razem z Inspiredem, tych dwóch kolesi cały czas sobie asystuje. Szybki flash od Kacpra, żeby uniknąć fali uderzeniowej i wszystko pod kontrolą Rogue raz jeszcze. Co więcej, będą oblegali wieżę od inhibitora. Ej, Rogue przez ostatnie kilka minut nic nie wzięło na mapie. Pakt się ustabilizował, a nieważne. Okay. Złej godzinie dorzuciłem Caster Curse raz jeszcze. Jeden, drugi frag na konto Rogue Sports Club. I to prawdopodobnie będzie Nashor, to prawdopodobnie będzie początek końca, jeżeli chodzi o Pakt. Oj, nie. Czy to oznacza jakąś żałobną trąbkę? Tak? Czy powinienem tą trąbką jakoś za... Okay, graj. Za chwilę? To będzie hymn dla Pakt. Bo oni mieli trudne spotkanie, zaszli o wiele dalej niż EPC z tą jedną eliminacją, ale na tym chyba to się kończy. Zobacz, wejście na plecy Profita! Oj nie! Musisz uciekać, mój drogi toplanerze, albo po prostu się na nich odwróć. Jedno najlepszą... zabójstwo! O, Gricek 1-1 właściwie wysolował Profita, ale to było dobre! A więc skoro wiemy, kto jest lepszym toplanerem, niestety też musimy ustalić, kto jest lepszą drużyną, a tutaj odpowiedź zgoła odmienna. No i jak widać, 12-2 ze strony Rogue Esports Club. Jak widać, better top not always wins i Nexus wybucha. Rogue Esports Club całkiem się do tego przyzwyczajają. Chyba wy też, drodzy widzowie, bo nie wiem, robią to po raz 8 z rzędu i będą to robić dalej, dopóki nie znajdą kozaków, którzy ich powstrzymają. A tych póki co na horyzoncie nie ma. Ultraliga nie jest dla nich wyzwaniem. Są po prostu fenomenalni.